Od tygodni obserwujemy napiętą sytuację na Białorusi i chyba każdy zdążył już sobie zadać pytanie, czym to się skończy? Czy Aleksander Łukaszenka przetrwa obecny kryzys? Odpowiedzi na to pytanie zna może sam wróżbita Maciej i nikt poza nim, dlatego dziś nie będę starał się zgadywać przyszłości, ale razem z wami zastanowię się, co w przeszłości sprawiało, że upadali dyktatorzy i co te lekcje z historii mogą oznaczać dla Białorusi. Zapraszam. W marcu 2019 roku Wenezuelę ogarnęła ciemność. I to dosłownie. Kraj spowiły ciemności, ponieważ nagle zabrakło prądu. Wieloletnie zaniedbania oraz braki inwestycji w infrastrukturę spowodowały, że awaria unieruchomiła znaczną część państwa. Zatrzymał się transport, brakło wody w niektórych miejscach, brakowało oczywiście światła, problemy miały szpitale, problemy miały pojedyncze zakłady pracy oraz oczywiście zwykli obywatele. W ciemności wzrosła także przestępczość i tak już niemała. Caracas, stolica Wenezueli, to jedno z najniebezpieczniejszych państw świata. No i w związku z tym wydawało się, że ta awaria oraz nieudolne próby jej pokonania, które podejmowały władze, są kroplą, która spowoduje, że wenezuelski reżim upadnie. Bo na początku 2019 roku Wenezuela dojrzewała do zmiany władzy. Reżim ustanowiony socjalistyczną polityką Hugo Chaveza wprawdzie jeszcze wciąż się trzymał, ale państwo dosłownie sypało się w oczach. Inflacja rosła w galopującym tempie. W sklepach zaczęło brakować podstawowych produktów, a obywatele nie mogli sobie pozwolić nawet na te, które się pojawiły, w związku z czym rosło ubóstwo i rosło niedożywienie. Rosła też śmiertelność niemowląt, rozprzestrzeniały się choroby zakaźne. Był to więc obraz całościowego rozpadu struktur państwowych. W dodatku pojawił się opozycyjny wobec Nicolasa Maduro lider państwa, czyli Juan Guaido, który bardzo szybko zyskał uznanie państw zewnętrznych Stanów Zjednoczonych czy państw Unii Europejskiej. Wydawało się więc, że w obliczu takiej katastrofy kwestia zmiany władzy w Wenezueli to są bardziej dni i tygodnie niż miesiące, a co dopiero mówić o latach. Tymczasem mamy rok 2020, miesiąc wrzesień, od tamtych wydarzeń minęło już półtorej roku, a w Wenezueli wciąż rządzi Nicolas Maduro. Dyktatorzy nie odchodzą łatwo. W Wenezueli nie doszło do masowej rewolucji, która mogłaby zmieść Nicolasa Maduro. Dlaczego tak się stało, starałem się wytłumaczyć w jednym z poprzednich klubotygodników poświęconemu masowym buntom. Jeżeli ktoś nie widział, oczywiście odsyłam do tego odcinka. Innym powodem utrzymania się reżimu był fakt, że struktury siłowe, wojsko, policja, służby pozostały na usługach reżimu. Z małymi wyjątkami żołnierze i policjanci nie zdecydowali się przejść na stronę opozycji, a to najprawdopodobniej dlatego, że obawiali się rozliczeń ze strony nowej władzy. Jedni mieli na sumieniu prawdziwe zbrodnie, inni po prostu obłowili się na współpracy z obecnym reżimem i obawiali się, że to, co mają, zostanie im zabrane. I dlatego właśnie, mimo przeciwności, Nicolas Maduro dalej trwa. Ten wenezuelski przykład przypomniał mi się na początku sierpnia, kiedy światowe i polskie media zaczęły zadawać pytanie, czy to już koniec ostatniego europejskiego dyktatora. Bo rzeczywiście władza Aleksandra Łukaszenki doświadczyła największych turbulencji podczas jego ponad ćwierć wieku trwającego panowania. Wszystko w związku z ostatnimi wyborami, których nie udało mu się bezboleśnie sfałszować. To właśnie po tych wyborach Białorusini wyszli na ulice swoich miast, by zaprotestować przeciwko władzy reżimu i pokazać, że nie godzą się na tego rodzaju rządy. Mimo kolejnych tygodni bezowocnych starań, te protesty wciąż trwają. Łukaszenka wciąż musi się z nimi liczyć i takim dowodem kryzysu jego władzy może być ostatnia inauguracja prezydencka, która odbyła się z zaskoczenia, przyspieszona, w tajemnicy, bez transmisji mediów, bez obecności szerokiej publiczności. Wszystko to wskazywało na to, że dyktator chce spełnić tę formalność, ale obawia się konfrontacji z szeroką publicznością. Mamy więc ogromny społeczny sprzeciw. Mamy dyktatora, który swojego społeczeństwa zaczął się obawiać i nie wie, co zrobić dalej. Mamy wreszcie rosnącą presję z zagranicy, bo tuż po tajemnej inauguracji Aleksandra Łukaszenki państwa takie jak Polska czy Stany Zjednoczone, inne państwa europejskie zaprotestowały przeciwko
temu aktowi, twierdząc, że nie uznają władzy Łukaszenki po ostatnich wyborach. Dalej jednak nie wiemy, czym to się tak naprawdę skończy. Sytuacja w takim kształcie, jaką widzimy obecnie, trwa od początku sierpnia i wcale nie wydaje się bliższe rozwiązaniu. Wielu optymistycznie zakłada, że Łukaszenka już nie będzie miał możliwości, by wrócić do takiej władzy nad społeczeństwem, jaką sprawował wcześniej. Natomiast niestety pewną przestrogą jest ten przykład z Wenezueli. Tam również doszło do kryzysu humanitarnego i gospodarczego na skalę o wiele większą niż na Białorusi. Tam również społeczeństwo sprzeciwiło się władzy dyktatora i tam również mieliśmy zagraniczną presję i mimo to Nicolás Maduro przetrwał. To prowadzi nas więc do większego pytania. Co tak naprawdę sprawia, że dyktatorzy upadają? Jakie czynniki powodują, że w państwach autorytarnych władza musi się zmienić? Historia pokazuje wiele możliwości. Może to na przykład być interwencja wojskowa z zewnątrz. To przecież ofensywa aliantów zakończyła rządy Adolfa Hitlera w III Rzeszy. A w bardziej nieodległej przeszłości to wojska amerykańskie zakończyły panowanie Saddama Husajna nad Irakiem. Może też dojść po prostu do naturalnej śmierci dyktatora, jak w przypadku generała Franco w Hiszpanii. Albo do dobrowolnego ustąpienia dyktatora, jak w przypadku Pinocheta w Chile. I potem odbywają się wybory. Może dojść do wojskowego zamachu stanu, albo do ustąpienia dyktatora na skutek rewolucji, która go obali. Tutaj można przypomnieć Rumunię 1989 rok, kiedy zakończyła się władza Nicolae Ceaușescu. Albo w mniej krwawej wersji dyktator ustępuje na skutek długotrwałych, masowych, ale pokojowych protestów. Spośród wymienionych sposobów na zakończenie dyktatury interwencja zewnętrznych sił zdarza się raczej rzadko. Jeżeli dyktator nie angażuje się w wielkie światowe konflikty, nie drażni globalnych potęg, to raczej nie musi obawiać się czołgów mocarstw, które obalą jego władzę. Z zestawienia, które opublikował portal The Conversation przed 2 laty, wynika, że w ostatnich latach dyktatury upadały przede wszystkim na skutek rewolucji, śmierci dyktatora, bądź wyborów często poprzedzonych masowymi protestami. Nawet te krótkie zestawienie pokazuje, że jednym z fundamentalnych czynników zmiany władzy w państwie autorytarnym jest publicznie wyrażany sprzeciw obywateli, pokojowo lub nie. A przecież o powody do niezadowolenia i sprzeciwu w państwach autorytarnych nie trudno. Dyktatury często są niewydolne gospodarczo, co powoduje, że jakość życia ludności w takich państwach jest po prostu niska. Zapędy dyktatorskie ograniczają im też możliwość swobodnego decydowania o własnym życiu. Wydawałoby się więc, że powodów do masowego buntu jest niemało, a jednak wiele z dyktatur trwa przez całe dekady, nie niepokojona masowymi buntami. Dlaczego tak się dzieje? Zespół badawczy z Berlińskiego Centrum Badań Społecznych opracował analizę, z której wynika, że kluczowe są 3 filary podtrzymujące stabilną dyktaturę. Pierwszym filarem jest legitymizacja władzy. W demokracji ona pochodzi z transparentnego głosowania. Większość zadecydowała i oto mamy władzę. Część dyktatorów też w ten sposób doszła do najwyższych urzędów, ale później musiała legitymizacji poszukać gdzie indziej. Na przykład w ideologii. Chcemy zwycięstwa komunizmu nad światem albo chcemy aryjskich rządów nad światem i w związku z tym musimy popierać nasze państwo i jego władzę, nawet jeżeli zdradza ona pewne niedostatki. Inną możliwością jest zagrożenie z zewnątrz. W dyktaturze w starożytnym Rzymie chodziło o to, by nadać uprawnienia jednostce po to, by mogła skutecznie obronić państwo zagrożone z zewnątrz lub jakimś wewnętrznym kryzysem. Krótko mówiąc, jeżeli nie będziemy popierać dyktatora, może się okazać, że czeka nas zagłada. Trzecią możliwością jest dobrobyt. Dyktatura, która nie daje demokratycznych swobód, ale za to pozwala na dostatnie życie. Na tym mniej więcej polegał gulaszowy komunizm w wersji węgierskiej, na tym trochę polegała Polska za czasów Edwarda Gierka, a obecnie w podobnym wariancie sprawdzają się komunistyczne Chiny. Mówią obywatelom, nie buntujcie się, a w zamian pozwolimy wam się bogacić i dostatnio żyć. Jednak tego rodzaju legitymizacja nie zawsze i nie wszystkim wystarcza. Dlatego drugim filarem stabilnej dyktatury są represje. Reżim zawsze ma do dyspozycji aparat przemocy i może z niego na różne sposoby korzystać. Może oczywiście w wariancie
okrutnym działać jak Związek Radziecki za czasów Stalina, a więc za pomocą rozstrzelań, tortur, zesłań do gułagów, powszechnej działalności bezpieki itd., itd., może też działać na o wiele mniejszą skalę, nie angażować się w prześladowanie całego społeczeństwa, ale od czasu do czasu kogoś aresztować, od czasu do czasu dopuścić się zabójstwa dokonanego przez nieznanych sprawców, budować atmosferę powszechnego podejrzenia i powszechnej inwigilacji ze strony bezpieki, i to już samo w sobie może wystarczyć, by utrzymać obywateli w posłuszeństwie. Tak trochę działał PRL w swoich schyłkowych latach. Trzecim elementem, może nieco mniej ważnym, ale jednak istotnym, jeśli chodzi o długoterminowe trwanie dyktatury, jest jej zdolność do kooptacji nowych ludzi. Chodzi, krótko mówiąc, o to, żeby w systemie, gdzie to autorytarne państwo rozdaje karty niemal w każdej dziedzinie i w każdej branży, potrafiło ono dopuścić do swoich struktur nowych, młodych ludzi, tych najbardziej utalentowanych, aby po pierwsze swoimi talentami służyli reżimowi, ale też po drugie nie czuli się sfrustrowani i nie mieli okazji do knucia i spiskowania przeciwko temu systemowi. Kiedy wszystkie trzy filary stoją stabilnie, stabilna jest również dyktatura. Czas zatem przejść do pytania, jak to się ma do sytuacji na Białorusi. Pytając o legitymizację obecnej władzy, można przypomnieć tajną inaugurację Aleksandra Łukaszenki sprzed kilku dni. To dobrze pokazuje, jakie są społeczne nastroje wobec jego władzy. Lata zaniedbań gospodarczych, zlekceważenie pandemii na wczesnym etapie, wreszcie kolejne sfałszowane wybory doprowadziły do protestów na niespotykaną skalę, podczas których Białorusini mogli nie tylko zobaczyć, jak wielka masa jest przeciwko obecnej władzy, ale też jak mało ludzi ją popiera. I tego wyłomu Łukaszenka nie będzie już w stanie odbudować. Utracił też najprawdopodobniej szansę na porozumienie się z Zachodem, choć jak dotąd uniknął większych sankcji. Jest natomiast jeden plus dla dyktatora. Udało mu się zabezpieczyć poparcie z Moskwy. Rosja nie jest chętna politycznym zmianom w Mińsku i to może mieć duże znaczenie. Jeśli chodzi o represje, słyszymy oczywiście o brutalności milicji, o brutalności OMON-u, słyszymy o aresztowaniach, słyszymy o pierwszych procesach, ale skala tych represji jest jednak mniejsza, niż moglibyśmy się tego po Łukaszence spodziewać. Wydaje się, że jest to działanie celowe. Łukaszenka przyjął postawę wyczekującą, nie chce się angażować w konflikt z własnym społeczeństwem, nie chce też jakimś jednym brutalnym incydentem dać społeczeństwu powodu do zorganizowanej rewolucji, mając pewnie na uwadze to, co wydarzyło się na Ukrainie podczas Majdanu. W związku z tym będzie czekał, będzie miał nadzieję na to, że przetrwa turbulencję i że społeczeństwo zmęczone protestami w końcu się z jego władzą pogodzi. Kluczowym aspektem dla powodzenia tej strategii jest oczywiście utrzymanie kontroli nad strukturami siłowymi, co na razie Łukaszence się udaje. Może się więc okazać, że na Białorusi zobaczymy drugą Wenezuelę. Jeśli chodzi o trzeci filar, tu również widać pewne rysy. Ciekawy będzie zwłaszcza los białoruskich informatyków, pracowników bardzo szybko rozwijającej się gałęzi przemysłu, albo tych ludzi, którzy często wyjeżdżali za granicę, na przykład do Polski. Oni poprawę swojego losu zrealizowali nie dzięki reżimowi, a pomimo władzy Łukaszenki i mało tego, widzą reżim jako poważną przeszkodę do tego, by w ich państwie żyło się tak samo jak w państwach zachodnich. Oni więc mogą być długofalowo problemem dla Łukaszenki i takim motorem napędzającym zmiany. Choć niewykluczone również, że ten problem dla reżimu rozwiąże się sam, po prostu ci ludzie zniechęceni brakiem możliwości zmian na Białorusi zmienią adres i wyjadą do innego państwa. Ten krótki audyt pokazuje, że na wszystkich trzech filarach podtrzymujących reżim Łukaszenki pojawiły się pęknięcia i stąd te obecne turbulencje. Nie oznacza to jednak, że zbliża się koniec reżimu. Jeżeli Łukaszence uda się utrzymać kontrolę nad strukturami siłowymi, utrzymać poparcie płynące z Moskwy, to może się okazać, że mimo trudnej i napiętej sytuacji wewnątrz państwa, reżim będzie trwał, trwał i trwał.
Oczywiście może się też wydarzyć jakiś pojedynczy incydent, który całkowicie wywróci do góry nogami te kalkulacje i doprowadzi do jakiegoś niespodziewanego dzisiaj wybuchu. I to już wszystko na dziś. Zdaję sobie sprawę, że w tym krótkim filmie tylko zarysowałem cały problem. Pewnie możecie mieć na ten temat swoje własne przemyślenia, jeżeli tak jest, jeżeli uważacie, że czegoś w tej krótkiej analizie zabrakło, dajcie znać w komentarzach, albo jeszcze lepiej dołączcie do naszej facebookowej grupy i tam dajcie znać, co uważacie o przyszłości Białorusi, co uważacie o szansach na zmianę władzy. To już wszystko. Nie zapomnijcie jeszcze o subskrybowaniu, o kliknięciu tego dzwoneczka poniżej, który pozwoli Wam zobaczyć powiadomienia o naszych najnowszych filmach. Nie zapomnijcie też o odwiedzeniu portalu Klubu Jagiellońskiego i wsparciu finansowym dla tego, co specjalnie dla Was przygotowujemy. Do zobaczenia.